Słuchajcie, Nick Woodman, jaki jest, taki jest, ale trzeba przyznać facetowi, że jest niesamowitym wizjonerem. I takich gości brakuje, dlatego że do dzisiaj DJI nie ma dobrej konkurencji. Wiele się mówiło złego o karmie. Dzisiaj mamy kolejną szansę na to, żeby karmę wypróbować zupełnie w innym świetle, a mianowicie w zestawie z GoPro 7 Black. I mam taką sposobność, dostałem dość późno, 8 miesięcy już ma GoPro Hero 7 Black. Karma ma już prawie 2 lata, a polatamy dzisiaj, zobaczymy z czym się to je i jak to się odbywa. Fajne jest z tym, że faktycznie można tą karmę dość szybko setupować, bo ja mam praktycznie ją już przygotowaną do boju. Jest tutaj w zestawie też kijek do selfie, czyli gimbal. To jest w zestawie i mamy też wspaniały kontroler, który jest dedykowany do tego. Próbujemy dzisiaj zrobić trochę przelotów, zobaczymy jak z zasięgiem. Jest co prawda wiecznie, więc szału pewnie nie będzie. Spróbuję też polatać niezbyt wysoko, zobaczymy jak właśnie zasięg, jak jakość obrazka, czy mamy możliwość zrobienia time warp na przykład, czyli timelapsów stabilizowanych z GoPro, które są do dzisiaj nie do pobicia. I parę takich fajnych rzeczy, które wraz z siódemką GoPro 7 weszły. Dobra, mamy szansę już na to, żeby faktycznie włączyć ten system. W tej chwili wystartujemy w trybie automatycznym. Mamy już niedużo baterii, niestety, ale to, fajne jest to przytrzymanie. 3, 2, 1. Jedziemy. Mamy ją w powietrzu. Fantastycznie. Lecimy do przodu. I zrobimy sobie tam imlapsy troszkę wyżej teraz. To co jest też ciekawe, że tutaj nie mamy anten właściwie w tym kontrolerze. W tej chwili robię timelapsy i mam wrażenie, że mi trochę ten obraz laguje, ale nie mam takiej pewności, więc na razie lecimy nisko. Mamy w tej chwili 1 sekundę timelapsów, jakbym zrobił z 5, chociaż może 4. To byłoby fajne. Brakuje trochę takich trybów, które by się tutaj przydały. Jest małe logowanie, ale oprócz tego ten kontroler naprawdę jest świetny. I karma dosyć stabilnie, jak na drona bez czujników. Dość stabilnie lata. Nie powinniśmy się w nic wrąbać teraz. Mamy 2 sekundy tego nagrania. Jeszcze cały czas mam w zasięgu wzroku. Dobra?
Słuchajcie, wszystko byłoby ok, gdybym miał więcej baterii, tak ze 2-3. Ja uważam, że Karma wcale nie jest takim słabym dronem, słuchajcie. Jeżeli ktoś tak twierdzi, no może, ale za to kamera GoPro Hero 7 daje mu naprawdę ekstra w tej chwili przewagę. Gdybym tylko miał czujniki i gdybym miał ze 2-3 baterie, byłoby na pewno dużo lepiej. Natomiast pierwszy lot pokazał, że są możliwości i można uzupełnić też to, czego brakuje w DJI. 4K 60 klatek na sekundę, ale też fantastyczne tryby, które tutaj Karma ma. Niestety jest zbyt krótki czas lotu, żeby rozpracować wszystko, natomiast też bardzo podobały mi się te przeloty bardzo nisko nad powierzchnią tych zbóż i roślin. Myślę, że też potencjał timelapsy mają w sobie duże, ale też fotografie, bo tutaj mamy tryb super foto i trzeba o tym pamiętać, że tu naprawdę fajne fotki wychodzą z tej kamery. Także 7 może nam potencjał pokazać. Myślę, że w następnych odcinkach pokażę jeszcze parę fajnych rzeczy, które ta Karma potrafi. Muszę po prostu trochę czasu na to poświęcić. Na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Słuchajcie, Karma is so much than a drone. Karma is so much more than a drone. Zapraszam do bezpłatnych treści, które są do pobrania pod tym filmem w opisie, a także na jutrzejszą poranną kawę, program na żywo. 9:30 spotykamy się na tym kanale na YouTubie. Trzymajcie się, cześć, pa! Dobrze, kompas trzeba by skalibrować, to fakt. Natomiast co jest świetne, że w tym momencie, słuchajcie, my sobie wyciągamy cały ten gimbal, włączoną mamy karmę, sobie ten gimbal wyciągamy i możemy taki selfie. Przytrzymaj mi się.